opowieść o ludziach. Dzięki nam ta opowieść o tych ludziach, choć tragiczna, to w tym swoim wydźwięku jakże po tych 105 latach piękna. To opowieść, która trwa i która dzięki nam, dzięki Państwu, nie ma swojego końca tak naprawdę, bo ta krwawa ofiara, którą złożyli 16 listopada, ciągle żyje w naszej pamięci. Jestem przekonany o tym, że ci ludzie, kiedy otwierali oczy tego 16 listopada w 18 roku i zaczęli dzień zwyczajnie, tak samo jak my te dni zwyczajnie zaczynamy, na pewno nie planowali, że to będzie ich ostatni dzień w życiu, ale kiedy trzeba było podjąć tą walkę, tą zdecydować się na tą krwawą ofiarę, nie wahali się tego zrobić. 22 osoby, które zginęły tego dnia, to byli cywile, a 22 osoby to byli członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej. Położyli te swoje życie na szali bez względu na to, co danego dnia mieli w planach, w marzeniach, ciesząc się informacją sprzed 5 dni odzyskania niepodległości, nie wahali się oddać życia za nasze miasto. I ja myślę, że to jest historia, z której możemy wszyscy bardzo dużo czerpać. A jeżeli my tu jesteśmy już 28 raz, jestem przekonany także, że będziemy i 48 raz, i 108 raz. Za to wam wszystkim na ręce prezesa TPN-u serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Wstępuje wiara i otucha. Naród powstaje, zabiera broń i wyrzuca żołdactwo niemieckie precz z kraju. Prawie bez walki i bez broni dzieci zabierały broń, kapitulacja Niemców na całej linii. Jakaż sromotna klęska. Polskie wojsko, polskie władze ujmują ster nawy państwowej. Jakże inaczej potoczyły się wypadki w Międzyrzecu. Jak boleśnie i jak tragicznie. Jakże wiele krwi i ofiar kosztowało rozbrojenie załogi niemieckiej. Kilkadziesiąt wymordowanych żołnierzy polskich i kilka ofiar spośród ludności cywilnej. Urażeni w swej dumie i pysze zapałali zemstą i nienawiścią do Polaków. Jak zawsze, od prawieków. 16 listopada 1918 roku to wyjątkowa data, szczególnie czczona w okresie II Rzeczypospolitej. Przypomnijmy, że o tym było bardzo głośno. Na terenie ówczesnej Polski wyzwolonej od Niemców te wydarzenia głęboko tak naprawdę wbiły się w pamięć wszystkich tych, którzy czekali na tą niepodległą. Tak naprawdę te wydarzenia z 16 listopada pokazały bezmiar barbarzyństwa niemieckich okupantów, bo pomimo podpisania porozumień 11 listopada Niemcy tutaj dokonali masakry ludności, która domagała się, żeby również Międzyrzec Podlaski był wolnym terenem należącym do państwa polskiego, które odzyskiwało swoją wolność, ale również walczyło o swoje granice po 123 latach zaborów.